Chciałbym poprosić Straży Pożarnej gotowi do uczestnego apelu z okazji jubileuszu stulecia OSP Szóstka oraz nadania sztandaru. Z okazji stulecia OSP Szóstce flagę państwową podnieś! Założycielami Ochotniczej Straży Pożarnej byli w 1922 roku Jakub Kalinka i Józef Kalinka. W skład pierwszego zarządu weszli prezes Jakub Kalinka, komendant Józef Kalinka, sekretarz Grzegorz Byczyk i gospodarz Józef Martyk. Od Powiatowej Straży Pożarnej otrzymali pompę ręczną oraz komplety hełmów, toporki z pasami bojowymi i bosaki. Za pieniądze ze składek ludności zakupiono dwa beczkowozy i wóz pod pompę. Czynem społecznym z zerżniętych przydrożnych topoli zbudowano remizę z estradą do przedstawień i zabaw tanecznych. Dochody z przedstawień przeznaczono na uszycie mundurów i rogatywy. Straż brała aktywny udział w gaszeniu pożarów w okolicy. W połowie lat 30. wybrano nowy zarząd. Prezes Józef Marczuk, komendant Aleksander Sobieszuk, sekretarz Anatol Daciuk i gospodarz Andrzej Olesiejuk. W rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego OSP pełniła wartę honorową przy imitowanym grobie w kościele parafialnym w Szóstce. W 1937 roku sekretarz gminy OSP Szóstka Sylwester Łoboda zaproponował przeznaczyć remizę strażacką na dom noclegowy dla tułających się bezrobotnych tzw. frajzerów. Zarząd OSP Szóstka taką propozycję odrzucił, co w konsekwencji doprowadziło do rozwiązania straży w Szóstce przez władze powiatowe. A rekwizyty pożarnicze przekazano założonej OSP w Wygnance. Po wojnie staraniem wójta gminy Draluk, gminy Szóstka, pana Piotra Kaliszuka, Ochotnicza Straż Pożarna w Szóstce powstała ponownie. Prezesem został Antoni Kubik, komendantem Władysław Olesiejuk. Od Powiatowej Straży Pożarnej otrzymano komplety toporków z pasami bojowymi i bosaki. W Straży Pożarnej w Międzyrzecu Podlaskim kupiono ręczną pompę. W 1951 roku Władysław Olesiejuk został zwolniony z funkcji komendanta, a nowym komendantem wybrano drucha Andrzeja Trochimiuka. W roku 1952 strażacy rozpoczęli budowę domu ludowego z garażem i strażnicą OSP. W wyborach zarządu w 1954 roku prezesem został Andrzej Trochimiuk, wiceprezesem do spraw kulturalnych Anatol Daciuk, komendantem Antoni Olesiejuk, sekretarzem Stanisław Ignaciuk, skarbnikiem Marian Struczyk. Pierwszy samochód jednostka otrzymała w 1964 roku, a tym samym stała się jednostką typu S. Budowę remizy OSP zakończono uroczystym oddaniem do użytku w 1968 roku. W czasie działalności wyżej wymienionego zarządu sprowadzono dla strażaków hełmy, wymieniono pompę ręczną na motopompę i otrzymano samochód, który następnie wymieniono na samochód z motopompą. Straż organizowała wiele przedstawień wystawianych w Szóstce i okolicznych wsiach, a także Radzeniu Podlaskim i Międzyrzecu Podlaskim. Za uzyskane z imprez fundusze kupili umundurowania wyjściowe i pasy. W 1976 roku pokryto stropodach na remizie blachą cynkowaną przydzieloną przez Wojewódzką Komendę Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Zarząd na własną prośbę został zwolniony w 1983 roku. Został wybrany nowy zarząd w składzie prezes Marian Żurakowski, komendant Marian Magier, skarbnik Jan Ignaciuk, sekretarz Stanisław Zacharuk. Staraniem nowego zarządu wokół strażnicy położono beton, pogłębiono strażnicę pod samochód z działkiem. Ogrodzono plac domu ludowego siatką przydzieloną przez GS Drelów i zasadzono żywopłot. Głównym fundatorem sztandaru jest prezes firmy Wipasz S.A. w Mławie Józef Wiśniewski. Poświęcony dnia 14 sierpnia 2022 roku przez proboszcza parafii Szóstka księdza Tomasza Mikołajczuka przekazany na ręce prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szóstce drucha Przemysława Kalinki.
Proszę teraz o wbicie pamiątkowych gwoździ. Strażacy, otrzymacie za chwilę nowy poświęcony sztandar. Gratuluję Wam dotychczasowych sukcesów na polu ratownictwa. Życzę jeszcze większej mobilizacji w ofiarnej służbie bliźniemu pod nowym sztandarem, na którym widnieje postać naszego strażackiego patrona, świętego Floriana. Poświęcamy ten sztandar, gdyż oprócz wspólnego celu służenia ojczyźnie, łączy nas wiara w Boga. Poświęcenie sztandaru dotyczy przede wszystkim ludzi, których jednoczy idea służby człowiekowi, aż do ofiary z życia. Ten sztandar poświęcony mocą Słowa Bożego i wodą święconą jest darem bezcennym, będącym symbolem wiary, nadziei, wierności i męstwa, odwagi i poświęcenia, ofiarności i wytrwałości. Akt nadania sztandaru na podstawie paragrafu 41, punkt 4 Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Szóstce, gmina Drelów, jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia imienia. Podpisano prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego Marian Starownik. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego numer 243 łamane przez 59 łamane przez 2022 z dnia 25 marca 2022 roku Ochotnicza Straż Pożarna Szóstka, powiat bialski, województwo lubelskie została odznaczona złotym znakiem Związku OSP RP za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisano prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Pawlak. Uchwałą nr 1 z dnia 23 lutego 2021 roku Prezydium Zarządu Powiatowego nadał odznakę Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego następującym druhom: Piotr Kazimierski, syn Mieczysława, Marcin Kazimierczak, syn Krzysztofa. Uchwałą nr 11 z dnia 30 sierpnia 2021 roku Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego nadało medale za zasługi dla pożarnictwa następującym druhom: złoty medal za zasługi dla pożarnictwa Zbigniew Trochimiuk, syn Andrzeja, srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa Kalinka Robert, syn Stanisława,
Cisielski Andrzej, syn Mariana. Magier Mirosław, syn Mariana. Magier Sylwester, syn Mariana. Habryluk Tadeusz, syn Jana. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa. Nekreś Marek, syn Ryszarda. Prezydium Zarządu Powiatowego nadał odznakę wzorowy strażak następującym druhnom i druhom: Urszula Abramowicz, córka Stanisława, Angelika Magier, córka Mirosława, Patrycja Ledwójcik, córka Ireneusza, Beata Nityć, córka Zbigniewa, Dorota Żyłka, córka Tadeusza, Przemysław Kalinka, syn Andrzeja, Mateusz Magier, syn Krzysztofa, Piotr Oleszczuk, syn Ireneusza, Karol Marczuk, syn Kazimierza, Mateusz Marczuk, syn Kazimierza, Przemysław Struczyk, syn Dariusza, Marcin Maksymiuk, syn Mariana. Prezydium Zarządu Gminnego nadał odznakę za wysługę lat następującym druhnom i druhom: Tadeusz Habryluk, syn Jana, 60 lat, Jan Ignaciuk, syn Stanisława, 60 lat, Marian Kubik, syn Jana, 55 lat, Janusz Szykut, syn Bolesława, 55 lat, Tadeusz Paszko, syn Stanisława, 55 lat, Kazimierz Bondaruk, syn Feliksa, 55 lat, Zbigniew Trochimiuk, syn Andrzeja, 55 lat, Marian Miechowicz, syn Henryka, 40 lat, Marian Żurakowski, syn Jana, 40 lat, Andrzej Cisielski, syn Mariana, 35 lat, Dariusz Struczyk, syn Mariana, 35 lat, Bobruk Janusz, syn Jana, 35 lat, Mirosław Magier, syn Mariana, 30 lat, Robert Kalinka, syn Stanisława, 20 lat, Sylwester Magier, syn Mariana, 20 lat, Marek Nekreś, syn Ryszarda, 20 lat, Piotr Kazimierski, syn Mieczysława, 20 lat, Przemysław Kalinka, syn Andrzeja, 10 lat, Przemysław Struczyk, syn Dariusza, 10 lat, Mateusz Marczuk, syn Kazimierza, 10 lat, Mateusz Magier, syn Krzysztofa, 10 lat, Piotr Oleszczuk, syn Ireneusza, 10 lat. Tomasz Żelisko, syn Stanisława, 5 lat. Jan Dąbrowski, syn Stanisława, 5 lat. Marcin Maksymiuk, syn Mariana, 5 lat. Dorota Żyłka, córka Tadeusza, 5 lat. Angelika Magier, córka Mirosława, 5 lat. Patrycja Ledwójcik, córka Ireneusza, 5 lat. Karol Marczuk, syn Kazimierza, 5 lat. Rafał Otuszyk, syn Jana, 5 lat. Krzysztof Osak, syn Tadeusza, 5 lat. Beata Nityć, córka Zbigniewa, 5 lat. Urszula Abramowicz, córka Stanisława, 5 lat. Ja na wstępie chciałem bardzo serdecznie pogratulować wszystkim druhnom i druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szóstce. Jesteście jedną z kilku czy kilkunastu jednostek, które działają na terenie powiatu bialskiego. Jednostek, które mają za sobą tak piękny jubileusz stulecia funkcjonowania. 100 lat, szanowni druhowie, szanowne druhny, drodzy państwo,
to kawał czasu. To można powiedzieć, to 3, a nawet więcej pokoleń. To właśnie dzięki takim ludziom jak wy, jak strażacy, ochotnicy, ta jednostka przez te 100 lat funkcjonowała i będzie funkcjonować przez wiele, wiele kolejnych lat. Dzisiaj dziękuję wam za wasze zaangażowanie, za wasze bezinteresowne działanie, bo tam, gdzie drugi człowiek potrzebuje pomocy, wy zawsze jesteście. Bez względu na godzinę, bez względu na pogodę, zawsze stajecie po tej stronie, po stronie tego człowieka, który potrzebuje pomocy. Pozwólcie, że z tego miejsca złożę wam najserdeczniejsze życzenia z okazji tego pięknego jubileuszu, jak również z okazji nadania sztandaru waszej jednostce. Życzę wam, żebyście wszystkie uroczystości, które teraz będą przed wami, odbywali właśnie pod tym pięknym sztandarem. Szanowne druhny, szanowni druhowie, chciałem jeszcze, korzystając, że mogę kilka słów do was powiedzieć, chciałem serdecznie podziękować panu wójtowi, jednocześnie prezesowi gminnemu, za to, że nie szczędzi środków na rozwój ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Drelów. Najlepszym tego przykładem jest choćby Ochotnicza Straż Pożarna w Szóstce, jak przez te ostatnie kilka lat i remiza się pięknie zmieniła i macie już zupełnie inny samochód, bo często jeżdżąc przez Szóstkę, pamiętam jeszcze tego stara, którego często wyprowadzaliście tutaj przed garaż. Także bardzo, bardzo się cieszę, że coraz więcej lepszego sprzętu trafia do jednostek ochotniczych straży, ale cieszę się również, że i u was ta jednostka się pięknie też rozwija. Ten sztandar jest uhonorowaniem wszystkich druhów, którzy przez te 100 lat pracowali, służyli ochotniczo w tej jednostce, w tej gminie, na powiecie, dla całej społeczności. On gromadzi, jest urzeczywistnieniem tych wszystkich bohaterów, o których się przede wszystkim nie mówi. Ci bohaterowie to druhny, druhowie, którzy ochotniczo działają, służą. Na każde wezwanie, na dzwonek syreny biegną do remizy i narażają niejednokrotnie zdrowie i życie. Wam oddaję dzisiaj ten szacunek, dziękując, że jesteście naszym wsparciem w każdym miejscu. Chciałem tylko na koniec dodać, to bohaterstwo to nie tylko słowa uznania, ale także treści zawarte na sztandarze. To, co było wcześniej przytoczone. Jest jeszcze druga forma sztandaru, Bóg, honor, ojczyzna. To, co jest na pierwszym miejscu, jeżeli jest w głowie i w sercu, honor, odwaga również będzie. Życzę sobie i wam, żebyście z każdej akcji wrócili cali, zdrowo do remizy i do swojej rodziny, bo dla nich też jesteście bohaterami. Przyszło mi w obowiązku, ale wielkiej też przyjemności podsumować tą dzisiejszą uroczystość. Uroczystość wyjątkowo dla społeczności Szóstka, ale też i dla całej naszej gminy. To druga jednostka stulatka w naszej gminie. Widzę tu Mirka Daciuka, prezesa jednostki OSP Łuski, które lat temu kilka świętowały swoje stulecie. 100 lat, czyli zaczepienie swoim powstaniem o II Rzeczpospolitą. Dzisiaj w tej krótkiej historii usłyszeliśmy o tym, że społeczność Szóstki w wyrażeniu woli OSP odmówiła strażnicy maruderom. No tak.
maruderzy w naszym pojęciu to ci, którym tam się chyba pracować nie chce. Podejrzewam, że w czasie II Rzeczpospolitej coś innego to znaczyło, ale to taki przyczynek do tego, że Szóstka to miejscowość wyjątkowo pracowita, odpowiedzialna i zatroskana o to, żeby się rozwijała. Maruderów po prostu tu nie chcieli, a już całkiem poważnie. Dzisiejsza uroczystość wyjątkowo, wydaje mi się, i chyba wszyscy to tu się ze mną zgodzą, chwytająca za serce, bo sztandar to symbol wyjątkowego oddania, walki o ten skrawek Polski, o ten skrawek wartości, który on symbolizuje. Za sztandar ginęli żołnierze, pod sztandarem poświęcają się ludzie, sztandar gromadzi druhów strażaków, motywuje ich do jeszcze lepszej służby w imieniu dobra nas wszystkich. Piękna sprawa oddać hołd tym, którzy tą jednostkę założyli. I dwie wartości, dwie radości dzisiaj wielkie nas chyba tu wszystkich gromadzą. To, że potrafiliśmy tu i potrafili oni, ci młodzi druhowie strażacy, którzy przejęli stery jednostki, znaleźć czas, zdobyć sponsorów, poświęcić, podejrzewam, miesiące prób i starań, żeby ta uroczystość tak wyglądała dla tych dwóch wyjątkowych chłopaków i całej jednostki, dla prezesa, wiceprezesa i dla całej jednostki. Teraz, w tej chwili wielkie brawa. Po piątce stażu mają zaledwie, a naprawdę dorównali tym najlepszym. Wielkie im za to podziękowanie. Umieli oddać hołd swoim przodkom, dziadom i pradziadom, podejrzewam, że też w ich konkretnym przypadku. Niech ten sztandar was jednoczy, niech ta jednostka, o którą tak dbacie, służy tej społeczności jak najlepiej, niech jednoczy, niech ogarnia wszystkich tu chcących naszą społeczność Szóstki rozwijać i naszą całą wspólnotę strażacką ogarniętą w związku gminnym jednostek naszych, całego naszego samorządu. Chciałbym w imieniu prezesa firmy Wipasz, pana Józefa Wiśniewskiego, pogratulować tak pięknej uroczystości, a także złożyć hołd tym wszystkim, którzy tworzyli tę jednostkę. Co prawda, pan wójt gminy Delów powiedział, że my tu nie funkcjonujemy jeszcze. Rozumiem, że w tej wiosce, bo w gminie Delów my jesteśmy. I kiedy to namawiałem kolegę Piotrka, to miał obawy, żeby ta firma tu zaistniała. Ale mówiłem mu, że prezes to jest takim człowiekiem, który, tak jak napisane jest na jednej z kapliczek, które to przy każdej inwestycji tworzy, wpisane są słowa Jana Pawła II, że człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, ale czym dzieli się z innymi. I on się umie podzielić i umie uszanować i docenić pracę. Stulecia powstania waszej jednostki przekazuję wszystkim druhom strażakom wyrazy uznania i szacunku od jednostki OSP Łuski. Życzymy wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Jednocześnie dziękujemy, że już wstępujecie w szeregi elitarnej grupy stulatek. Dziękuję bardzo. Na ręce prezesa chciałbym pamiątkę taką podarować od zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Delowie. No i z okazji jubileuszu serdeczne gratulacje. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Następne 100 lat. Dziękujemy bardzo. Tym uroczystym dla was dniu w imieniu Koła Gospodyń i całej społeczności wiejskiej chcieliśmy wam bardzo podziękować za tyle lat owocnej współpracy, za trud włożony w każdą pracę, którą podejmujecie. Życzymy wam tylu szczęśliwych powrotów, ile wyjazdów, abyście mieli siły służyć Bogu na chwałę ludziom i na pożytek na następne 100 lat. Na tę uroczystość przygotowaliśmy dla was piosenkę. Blisko naszej wioski goście się zjeżdżają, bo nasi strażacy jubileusz mają. Gdyby nie przodkowie strażku założyli, to byśmy się dzisiaj tutaj nie bawili. Równo 100 lat temu straż u nas powstała, ku chwale ojczyzny dziennie pracowała, śpieszyła w poszerzeniu.
Thank you.